Wiadomo, jest pewnie warunków fizycznych, też w kategorii overview się ma szansa 77 minut się wybronić grę przed tym pojedynkiem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w praniu. Obaj w czerwonych spodenkach, natomiast taśmy czerwone przy rękawicach to jest Grek, taśmy niebieskie przy rękawicach Tomasz Lanka walczący z obronnej pozycji. Już próbował każdego kopnięcia ze strony Greka. Oj, widzimy, już norkował, już markował pierwsze zejście. Tego mogliśmy się spodziewać, tego oczekiwałem po Greku. To będzie takie zdobienie, bo doszło do wrócenia pozycji w parterze. Pewnie gdyby Grek wylądował z góry, mielibyśmy kontynuację tego pojedynku. Natomiast przerwał pozycję w parterze Maślana, także jest ten pojedynek przerwany. No tak, miał ogromny wpływ tutaj, tak jak swoje siatki na sytuację w klatce. To proszę, od razu ekspresowo za to przewinienie i utraconą pozycję przez rywala, odjęty punkt na koncie Maślany. Wznawiamy ten pojedynek, bo sytuacja na kartach punktowych już na Maślany robi się trudna. Ale to jest niesamowite, Greg to rozpoczyna, prawda? Zaczyna od kopnięcia, potem za chwilę próba sprowadzenia do parteru, ale bardzo dynamiczny jest Maślana, znowu idzie po nogi, chociaż wykorzystuje tę chwilę, żeby uderzać. Czy to będzie posadzka? Uda się, nie, cały czas się utrzymuje Maślana. Ale widzimy, jak za jedną nogę bardzo sprytnie próbuje odciągnąć rywala. To nie jest przypadek, on ma umiejętności zapaśnicze czy też parterowe. Odciąga teraz biodra, poszedł za dwie nogi, ale cały czas utrzymuje pozycję. Chwila z tego Grek próbuje ustabilizować pozycję, no tu musi chwilę uspokoić, bo cały czas bardzo energiczny jest Maślana. To jest MMA, tu czysty grafik nie pomoże, tu są te wyprowadzone ciosy przez Maślanę, ciągnie do łapania za tę siatkę, natomiast jest dość duży fizycznie, ciężko utrzymać chłopa ważącego 20 kg więcej. Naprawdę Maślanka tutaj pokazuje, że jest naprawdę bardzo silny fizycznie, bo widać, że Grek wie co robi, on cały czas próbuje gdzieś przytulać tą głowę, bardzo szczelnie, bardzo szczelnie się zaplecą. Na środek klatki kolejny, fizyczny slap. Tylko czy zaraz nie zabraknie siły, bo pamiętajmy, że takie rzuty, taka walka w klinczu naprawdę jest bardzo wykańczająca, a tutaj jest 20 kilo prawie różnicy. To też kwestia tego, jak kontroluje oddech w tej sytuacji Grek. Pamiętajmy, że Maślana też się musi męczyć, ale jest silny. Jest Maślana silny, ma problem ze sprowadzeniem tej walki, ze stabilizowaniem pozycji Grek. To będzie go kosztowało sporo zdrowia. Zobaczymy, na ile mu starczy sił. Bardzo sprytnie też kaczy teraz nogi. Dobre przepięcie klamry, teraz idzie za dwie nogi, także tu nie ma przypadków w jego poczynaniach. Dobrze teraz próbował wynieść rywala. Od razu rzutu szuka w odpowiednią stronę, ale już mam wrażenie, odczuwa trudy tej pierwszej rundy. Kolejny raz będzie próbował wyłapać nogi i obalić w tej sytuacji Grek, czy mu się to uda? Obroni się Maślanka, ale jest, tak. Kolejne obalenie. Teraz może ustabilizować pozycję, ale zerknijmy na zegar. Tego czasu do zakończenia pierwszej rundy jest naprawdę niewiele. Ale Maślana już też się tak nie wyrywa, prawda? Wcześniej, no cały czas, gdzieś się energicznie to było. Z tego uchwytu teraz odpuszcza nieco. On musi czuć się drogę. Teraz mógł stracić pozycję z góry. Grek w tym pojedynku, ale to jest z pierwszej rundy. To są fantastyczne prezenty na świat. Zobaczymy, jakie niespodzianki te prezenty rywalom na święta przygotował i Maślana, i Grek na tę drugą odsłonę. Mówiłem akcentem i wesołość zaczyna się dużo do tego pojedynku. Ogromna pozycja, już spokojny Maślana. Wie, że może spodziewać się próby sprowadzenia ze strony Greka, który z kolei na swoich plecach pozdrawia sekcję twitterową piłki nożnej, tt.piłka. To jest uczestnik tych dyskusji naprawdę burzliwy, bardzo często najgłośniejszy. Bo też serdecznie oczywiście pozdrawiamy całą społeczność twitterową. Pobreńskie kopnięcie ze strony Greka, ale błyskawiczna kontra ze strony Maślanki. No na co chce chwilkę zaczął tą drugą rundę Grek. Maślana próbuje poukładać gdzieś tutaj tą walkę, ustabilizować troszkę pozycję w górze. Próba teraz prostych. I ważą te czasy, dobre uniki ze strony Greka również, ale ważą te czasy Maślanki. Wie o tym Grek, teraz zaryzykował sporo tym obniżeniem pozycji, bo była próba kontry kolanem ze strony Maślany. Ale bardzo mądrze Maślana kontroluje to, od razu ucieka pod siatkę, teraz Grek będzie próbował gdzieś tam wejść do dosiadu.
Oddaje plecy, tak, zostawił zbyt dużo miejsca. Miał okazję na zapięcie tej klamry. Greg będzie próbował. Za Maślana, próba dopięcia tego duszenia, jeszcze siła fizyczna pozwala mu walczyć o rozerwanie tej kamery, ale ta ręka już jest na szyi, pod brodą, jest ciasno, trzeba wyprostować tylko sylwetkę, powinien teraz biodrami, a nie się prostować. Szanowni Państwo, Arkas Arena po minucie 39 sekundach rundy drugiej przez Matteo zwycięża Kisadas zwycięski, natomiast mam wrażenie, że Greg, coraz więcej emocji pojawia się na twojej twarzy, bo byłeś bardzo spokojny przed tym pojedynkiem, na tym fightingu niewiele nam zdradzałeś, ale już wiemy, co było tą tajemnicą. Ten parter, te zapasy, bo dzisiaj pokazałeś, że tam jesteś gościem, który może dominować, który może rozdawać karty. Witamy w organizacji Fame po tym zwycięstwie, raz jeszcze oficjalnie. Dziękuję, ale ta pierwsza runda to była kurwa, niedawno tak głupio nie zobaczyłem, nawet na sparingu. Wiesz, będę nieprzygotowany w ogóle akcję. On był silny, tylko tyle, a i tak się wybraniał, nie? To było głupie. Wiesz, sprowadziłem go, a on mnie walił w łeb. Po co sprowadzać, nie? Wtedy. No dobrze, że do drugiej rundy wyszedłem, wiesz, taki spompowany, zmęczony. Wtedy ta głowa pracowała bardziej tak jak na treningach, nie? Całe szczęście, bo jakbym to przegrał, kurwa nie wiem, jak ja bym wrócił na Twittera, nie? I tak nie wiem, jak wrócę po tej pierwszej rundzie, ale... Dobrze, że jest to zwycięstwo. Tete piłka płonie, Tete piłka jest dumny, natomiast co dalej? Bo tak enigmatycznie gdzieś we wpisach mówiłeś, że to może być pierwszy i ostatni pojedynek. Natomiast czy się podobało i czy czekasz już na kolejne wyzwania? Nie no, ja sobie żartowałem, że pierwszy i ostatni wiadomo, ale kogo mi federacja da, tak jak teraz przyjmę, nie? Wiesz, dałem tak chujową pierwszą rundę, że jest mi głupio wyzywać kogoś na pojedynek, bo będą patrzeć przez pryzmat tej, nie? Ale... Muszę przyznać, że rzeczywiście jak się dochodzi tutaj do klatki, to ta adrenalina troszkę paraliżuje nogi. Wiesz, ja próbowałem do niego dojść, a moje nogi były zbite w ziemię. Ale mam nadzieję, że jest następna walka i coś tam pokaże. Fajnie, że to był gość dużo cięższy ode mnie. Mogłem się sprawdzić tak wiesz słowa. Jest rzeczywiście koniem, nie? Naprawdę, jest bardzo silny. Było nieźle jak na debiut, także ogromne gratulacje raz jeszcze. Zwycięski Grzegorz Greg Gancewski! Moi drodzy, jeszcze tylko słówko dla człowieka, który był w tym pojedynku, wydawało się w pierwszej rundzie, może tutaj nawiązać rywalizację, wydawało się wybraniać te sprowadzenia, ale koniec końców kończysz uduszony w rundzie drugiej. Co się stało? Kurczę, na początku witam Matla Zarenka, dobry wieczór Łódź. Przepraszam wszystkich moich przyjaciół, którzy są tutaj na sektorze wraz z rodzicami. Wiem ile osób to ogląda po prostu. Ode mnie stricte. Bardzo przepraszam, że zawiodłem. Odpowiadając na pytanie. No niestety MMA to nie jest moja formuła. Dowiedziałem się o formule MMA no, na 8 dni przed walką. Stąd małe niedogodności, które tutaj pokazałem. Dobrze. Będę kończył. Gratulacje dla Garfielda. Zaskoczy mnie, no nie ukrywam. Nie przestanę trenować. To na pewno. Bo może dziś tego nie do końca pokazałem, ale sportowo jestem ambitny i będę dążył do tego, żeby mocniejszych jeszcze przeciwników mieć przed sobą niż był Garfield, chociaż już był bardzo mocny. Dziękuję. Maślana, to silny prysznic, bierzemy się do roboty, wracamy na salę, czekamy na kolejny pojedynek. Gębineczka, otwieraj się, asortyment.
mimo wszystko lecimy w tango. Czyli after, jak już tradycyjnie będzie za nami kolejny pojedynek Galifain Reborn i jedziemy dalej.